Hej, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Long War. I tak, po pierwsze jedna zmiana, bo daliśmy sobie, myśmy sobie to dali, nitro chyba do naszych, do naszego teamu, ale nitro jest z tego, co ja tam widziałem, chyba przed awansem psionicznym. Gdzie ten nitro jest? O, jest. I nitro w takim bądź razie damy sobie, damy mu inspirację może. No, niskie procenty, ale wiecie, można trochę zawsze szukać i ich awansować. I teraz tak, mamy ten duży statek, który jeszcze nie skończył i mamy tutaj misję w Argentynie. Fakt, że to jest swarming, no może być ciężko. Ja sobie tutaj dałem taki skład na wypadcie. Snajper rezerwowy. Nie mamy najlepszego gunnera. Niby mamy wyborową. Medyk też nie należy do najlepszych. No spróbujmy, spróbujmy powalczyć, ale może być ciężko. Nie mamy scouta. Więc może być ciężko, ale z drugiej strony jakbyśmy to udało nam przy tą misję zrobić, to może być bardzo duży plus. We're still seeing dozens of reported abduction attempts coming in from cities around the world. You'll be deploying at the site of the latest report. Okay. Swarming, będzie dużo obcych. No dobrze. Co to jest? No dobrze, na razie nie wyglądają najgorzej ci obcy. Dwóch nawet na widoku drużynowym widzimy. Tutaj też widzimy. Okej. Okay. I to tak, ty na pewno sobie polecisz tutaj. Zaraz ustawię sobie tutaj. Wyborowa tutaj. Snajper teoretycznie mógłby strzelić. Ale wiecie co, ustawmy ją za osłoną. I niech stąd, kurde, 40% tylko. 17. Nie, steading weapon. Już się za to biorę. Romeo tutaj. Tak jest. Grzmot tutaj. Medyk do tyłu. I Emu. Moving to position. Również się wycofa. Miejmy nadzieję, że oni mnie nie wypaczą tutaj. Nie zbierz się na tyle blisko, żeby do Emu mogli strzelić. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy. Oj, kurde, lightning reflex. No cholerder jasny. No szkoda. Muszę się lepiej złożyć. Bardzo szkoda. Targeting system readjusting. Ach, pięknie trafił żniwiarz, ale zabić go nie zabił. No, zbliżają się reszta. Do kogo? Do Romeo, Romeo żyje, okej. Okay. Idą sektoidy. Kurde, do wyborowej. Nie zaczyna się to robić jakoś najlepiej, no ale dobra, najgorzej też nie jest, spoko. Takie szanse. Zbyt duże. 72. Spróbujmy tego tutaj nadwątlić. Ups. Ups. No to tak, no to granacik. Nie wiem, czy granacik tu, tam nie byłby lepszy. O cholera. No może będzie tam lepszy granat, ale póki co... rakietę poproszę tutaj.
No właśnie, mamy jedną stronę wyczyszczoną. Rzucimy granat jeszcze jeden tutaj. Prawdopodobnie ten samochodzik wybuchnie. A, nie wybuchł. No dobrze. 53%. Nope. Nie trafiony. No chodźcie, brudasy. No dobra, to Emu się schowa tutaj. No ty spróbuj na 38%, czy go trafisz? Niestety. A, spróbuj jeszcze raz. O! Super, został jeden sektoid, jeden Finman. No i dobrze. Spieszyć się nie będę, wszystko na luzie. Idzie Finman. Do kogo? Wycofują się! Ten samochód zaraz wybuchnie. Okej. Okay. Aj, zniewiasz, nie trafiłeś. Pewnie znowu do wyborowej będzie próbował strzelać. No dobra, ale wyborowa się trzyma. Samochód wybuchnie? Jeszcze nie teraz. Ten za to wybuchł. Miał wybuchnąć jedno wcześniej. O, to był Finman Sniper. O, jednak też wybuchł ten. No i dobrze. Emo, zbliż się tu. Mam nadzieję, że nie wpadniesz w kolejną jakąś grupkę. Możesz paść w Overwatcha od... A, nie wpadłaś. Od Sektoida. Okej, okay, mamy tutaj wysprzątane. A, tu mamy w ogóle plazmową broń pierwszą naszą. Pierwsza nasza misja z plazmowymi broniami. Czy ten film Sektoid jeszcze żyje? Cholera, nie jestem pewny. Nie jestem pewny, czy ten Sektoid żyje. Więc będziemy musieli... No podejdziemy trochę, ale zostawimy się jednak mimo wszystko na Overwatche. Tak jest, dowódco. Jakby ten Sektoid miał żyć i chciał podejść do nas, to przepłaci to głową. Jeszcze tam został mój medyk, okej. Okay. No dobra. Idzie Sektoid, jeszcze był jednak, no ale wyborowa powinna sobie z nim poradzić. O, 77%, nie trafiłaś. No szkoda. No teraz dużo mniejsze. O kurde, zaczyna to wyglądać nieciekawie. Bo nie ma więcej Overwatchy. Ops, dobra. Nie trafił. Okej. Okay. A, 16%. 51, a snajper? 37. Cholera, ten mój snajper to wcale nie jest... Nie jest kozak z niego. Wyborowo troszkę podbiegnij. Dobra, na szczęście nic więcej nie wypatrzyłaś. Ale te szanse na trafienie to też, nie powiem wam, niezbyt wysokie. 8%, dobra, to ty sobie kucnij. 15% z plazmowej broni, okej. Okay. 31%. Nie ma problemu. Okej, okay. No to robimy to tak. Ty go przygwoździsz. Tak jest. Jeszcze mod podejdzie tutaj, będzie się rozglądać. Romeo przejdzie na tą stronę. Ty się rozglądasz. Ty sobie włączysz Steading Weapon. Ty się rozglądasz. Sniper Steading Weapon. Okej.
żetonki. Dobra, on się włączył na Overwatcha. Raczej nie powinien mieć cover fire, zaraz się dowiemy. Low profile, no i tylko połączenie umysłu, okej. No to 62%, okej, mamy go. Nie próbowałem nawet celować całą resztą mojej ekipy z tego prostego względu, że... no, on miał low profile, więc raczej... Raczej tak nie miałem, nie miałem szans większych, żeby go ubić. Dobra, ty się odrobinkę zniwiasz, zbliż. Tutaj sobie przeładujemy. Ty też sobie przeładuj, Romeo. Emu też. To jest Emu Standing Weapon. Dobra, czekamy. To miał być swarming. Na razie tego swarmingu nie widzimy, ale to dobrze. Jeszcze będzie czas, żeby się tutaj nadzieć na jakieś większe ilości obcych. Już się za to biorę. To tak, jeszcze tutaj sobie przeładujemy i ruszamy dalej na przygodę. Dobra, setting weapon. Tutaj Overwatch. 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 Odin niech się podebiegnie sobie tutaj. Setting weapon i Overwatch. Co tu tak hałasuje? Mógłbym w ogóle wyborową spróbować uleczyć, bo Odin ma mało apteczki. Nie ma problemu. Okej. Ale zwykłe mutony, no to cieszy, to cieszy na pewno. 35, okej. Teoretycznie mógłbym tam posłać rakietkę. A nie wiem, czy sobie jej nie poślę mimo... Będziemy mieli jeszcze jedną rakietę w zanadrzu, więc spoko, możemy... Możemy sprzętu troszkę użyć, bo czasami nie używam tego sprzętu i później... I później mi go brakuje. Znaczy brakuje, no po prostu wracam na... Wracam do domu i... Sypluję w brodę, a przecież mogłem trochę użyć sprzętu. Dobra, czy jesteś go w stanie zabić? 16% tylko na krytyczny. To nie jest jakiś... O, mamy sflankowanego kolegę. 100% na krytyczny, to powinnaś go ściągnąć. Tak jest. Jeden mniej. Podbiegniemy tutaj, stąd powinny też być flankowane strzały. O cholerka, nie są flankowane. Nie wiem, dlaczego nie są flankowane te strzały. No dobrze. No to 50% szans. Wow, zadycha. Pięknie. Broń w pogotowiu. Overwatchik. Rozkaz. Dobra, ty się wycofaj. Rzuć granat dymny. A nie dasz. O, dobra, dasz radę. Granat dymny na tą naszą dwójkę. No rozumiem, że obydwoje macie ten bonus. Tak, obydwoje dostaliście bonus. No spróbuj do niego. Kurde, 84%. No, mogło być lepiej. O, ty za to flankujesz tą dwójkę. Ale nie możesz do nich strzelić. Tylko tych bliżej. Okej, okay. No to jednego z nich sobie przyciśniemy. W sumie mogłem tego chyba szefa ich przycisnąć, bo ten szefu będzie miał na pewno
dużo więcej umiejętności. W sumie to na mogę nawet rzucić jeszcze drugiego granata tutaj, żebym miał bezpieczną po prostu ekipę. No dobra. No, ty się na razie tutaj trzymaj. Okej, ucieka. Żniwiarz go wypatrzył, ale żniwiarz nie trafia. Muszę się lepiej złożyć. Aha, ich szefu użył zewu krwi. No, ciekawe rozwiązanie. Żniwiarz znowu. No, za ósemkę. No super. To też zew krwi? To dziwne. Ty flankujesz tego. Nie wiem czemu ty go nie flankujesz, no ale dobra, nie będę wnikał. Nie będę wnikał. Okej, ty mógłbyś strzelić. Snajper stąd powinien coś flankować, tak jest. Tylko ten już był ranny. Ale dobra. Jeszcze ma ochronę. To tak, przeładowanie Overwatch. Sprawdźmy, co on potrafi. Nie, ten nie jest tak wypasiony. Ten też nie jest wypasiony, mimo tego, że miał więcej życia. No dobra. Ale przygnieźmy drugi raz tego, który ma więcej życia. Aha, bo ja tego, co ma więcej, najwięcej z nich życia, to w ogóle go nie mogłem utrafić prawdopodobnie. No dobrze, to sobie kucni. Od nich steading weapon. A ty sobie na razie zostań tutaj. Sieć i czekaj. Okej. Nie trafił. Tu powinien żniwiarz zareagować. 50% szans, że go zabije. Ach. I nie trafia. Nie mam jak się ruszyć. Suppression, okej. Ten się rusza i ginie. Okej. No i ludzi. 45%. Dasz mu radę? Nope. Jeszcze raz. Jest. Cieszy to. Teraz tak, wyborowa przeskoczysz tutaj, powinnaś go sflankować. Mam nadzieję, że nic tam nie wypaczysz. Nie widzisz go? Dziwne. Ale może. Ty go za to flankujesz. Jak trafisz, to prawie jest 100% na krytyczny. O, 98 i nie trafiłaś krytycznie. 98% miałeś na krytyczny szans, no ale nie trafiłaś. Takie cuda też się zdarzają. Ty go widzisz, ale do niego strzelać sobie nie będziesz. Nie ma problemu. Wycofasz się tutaj, włączy sobie Overwatchyka. Odin się będzie rozglądał, tutaj Overwatch. Ty sobie kucni.
czekamy na tego Mutona. Jakby się do nas zbliżył, to myślę, że... Zatem, wiecie co, mam chyba wrażenie, że jest troszeczkę za głośna muzyka. Na tej mapie. Zobaczymy. No, chyba było za głośno, teraz jest dużo lepiej. A, dobra. Jakby było za cicho znowu, to mi powiedzcie, napiszcie mi w komentarzach. Kurde, nie widzę tego... tego Mutona. No, zdecydowanie go nie widać. Okej, okay, no to tak. Przeładuj, rozglądaj się. Przeładuj. Rozglądaj się. A, przeładuj. Ty sobie ty się zbliż, zaraz będziemy tobą też przeładowywali. Tutaj sobie przygotujemy broń, tutaj poczniemy, a tutaj się rozglądamy. No dobra. Na razie idzie ok, 44% szans, że go trafisz. Niestety. Okej, okay. On będzie pewnie do nas strzelał. Nie, nie strzela. No to sztok... Szkod, próbuj. Wiem, że to jest tylko 30%, ale musisz zdobywać doświadczenie. No dobra, nie udało się. Ty masz ile? 19. Teoretycznie mogłabyś tam granata rzucić. I to nie mogło, nie mogłoby być nawet dobry pomysł. I tak Maldunie zdobycie machanie dorzucisz granata. No dobrze. Okej, okej. On chyba skład side'u nie ma, poza tym jest sam, więc nikt mu raczej nie wystawi moich żołnierzy. Możemy sobie zostawić ich tutaj z tyłu, a tutaj ustawimy po prostu linię żniwiarza i wyborowej, która będzie miała być zaporą, jeżeli on by się próbował do nas tutaj zbliżyć. Odin jak zwykle sobie przeładowuje, znaczy przygotowuje broń i się rozglądamy. Nic, tak? Ha. Nadal nic. Dobra, tu sobie musisz przeładować. Ty sobie wracaj tutaj do przodu. Dobra, ty na razie tutaj stój, gdzie stoisz. A, snajper mógłby się zbliżyć. O, w ogóle snajper ma awans, świetnie. Romeo, zostaniesz tutaj. Ogólnie nie jest źle. Ty sobie nadal steading weapon. Ty kucasz. Możemy sobie wyborową troszkę zbliżyć. I overwatcha. Czy nadzieje się ten Mutonik na moje overwatche? Byłoby dobrze. A, dwie grupki. Dwie grupki tam są Mutonków. No dobrze. Przechodzę na pozycję. Nie chcę też, wiecie, tam jakoś szarżować. Bo się można łatwo nadziać po prostu na coś. A nie chcemy się nadziać. Dobra, ty sobie przeładujesz. Tu steading weapon, choć na razie to nie jest tak bardzo potrzebne. Dobra, idzie ten Muton? Tak, idzie. 100% to powinno być po nim. Tak jest, przewrócony.
I się włączyła muzyczka z walki. Tir się pali, zaraz może wybuchnąć. No dobra, no ruszamy dalej. Na razie nic nie widzimy z tej strony. Rozglądniemy się jeszcze z tamtej. Też nie widzimy, no dobrze, no to podchodzimy, przeładujemy, rozglądamy się. Odin się zbliża. Gunner tutaj. Romeo tutaj, tutaj Overwatchik. Sniper się zbliża, idziemy. Już widzę, że raczej w jednym odcinku tego nie damy rady zrobić. Ale póki co nie jest tak źle. Tutaj się już mapa kończy. Rozwaliliśmy dwie grupki. Teoretycznie powinniśmy mieć jeszcze trzy grupki, no ale na razie nic z tego nie widzimy. O kurde. To już jest mniej przyjemne. No dobra, walnijmy tego, co możemy, co go flankujemy. Zawsze to jest jakieś 13 obrażeń, które zadaliśmy. Odina na pewno sobie wycofamy. Ty go flankujesz też, ale strzelić raczej nie możesz. Wycofamy sobie również... zrobimy sobie takie małe rozszady. Okej. Rakietier. Wiecie co? Emo, wycofaj się jeszcze do tyłu. Grzmot, przyjedziesz tutaj. Czy ty możesz do kogokolwiek strzelić? Nie, wszyscy są poza zasięgiem. Wycofajmy sobie wyborową. A kto tu przyjechał? I włączmy się na Overwatcha. Co tu się będzie teraz działo? Leci do nas Elite Mutant. Uff, pięknie. Tylko, a szkoda, że... Szkoda, że nie trafił... O, pięknie. Mamy jednego Elite Mutona załatwionego. Ale też poszło Overwatcha. Okej. Okay. Co będzie? Granat? Nie. Strzał. Nietrafiony. Idzie kolejny. O kurde, ten może trafić. Nie, nie trafił. Bardzo dobrze. Okej, okay, Elite Mute. O, Heavy Floater. Ale jeden obrażeń to nie jest tak jakieś straszne. No dobrze. Tego mamy sflankowanego, tutaj trochę małe procenciki. No to spróbujmy dwa razy do niego strzelić, jak już jest flankowany. Aj, raz nie wyszło. Jeszcze raz. No nie. Dwa strzały flankowane i nie wyszły. Dobra, spróbujmy tu. Też nie wyszło. No dobrze, jeszcze snajper. Gdzie jest snajper? 90% szans, że trafi. Jest on flankowany, więc może być to ładny strzał. 14. Super. Czy wy kogoś widzicie? Widzicie tylko tego. Dobra, no to wyborowa się przemieści tutaj. Mam nadzieję, że stąd będzie nadal mogła strzelać. Cholera, nie widzi go. Liczyłem, że będzie widziała tego Elite Mutona. Ale kurde, 30 minuta. To dokończymy to chyba w następnym odcinku.
No trochę to strzeliłem tą wyborową. Bo można było tego Elite Mutonka spokojnie zabić. Okej, ty sobie kucnij. I co? Elite Muton wychodzi pod armatę żniwiarza. No i ginie. Okej. Idzie kolejny, znowu armata żniwiarza. O, pięknie. Szkoda, że nie możesz jeszcze dalej strzelać. Kolejny granat. Kurde, ten samochód może wybuchnąć. Troszkę tego nie przewidziałem. Okej, oberwała wyborowa. Zobacz, co tam dostałeś. Idź zobaczyć, biegnij tam, Tomek. No właśnie, to jest to, co wam mówiłem. Troszkę oberwaliśmy. No ale dobra, easy. Aha, bo skończyła się runda. Dobra, tak kończę ten odcinek, dokończymy to w następnym odcinku. Trzymajcie się, do jutra.